Hejka, to jest kolejny haul zakupowy. Idziemy tym razem po takie koszulki do naprasowywania, żeby mieć koszulki z naszymi ulubionymi koniami ze Star Stable. Tak, wiem, jesteśmy nienormalne. I klasycznie lecimy na przystanek, żeby je zdobyć. Także zapraszamy do oglądania. Przyjechałyśmy, była taka gratka, że się jechało dookoła, więc mamy minimalnie dłużej, ale przynajmniej nie trzeba przechodzić przez ulicę, więc dobra dla nas. Największe jaja będą, jak tych koszulek tam nie będzie, no, bo specjalnie po co tam idziemy. Tym razem nie idziemy do Teddy wyjątkowo, tylko właśnie do Action, bo wiemy, że na bank one tam są, więc my idziemy i zaraz do was wrócimy. Tak, element odhaczony, kochani. Mamy to. Były. Jak ja się cieszę. Teraz jeszcze lecimy kupić koszulki. Ale nie, no nie mogę. Ja się martwiłam, że nie będzie, a tu proszę bardzo. Teraz nie, teraz idziemy do CCC. Znaczy nie do CCC, tylko do Orkana, żeby wejść do Pepco tam. Jejku, no, ja nie wiedziałam, że one będą. Ja nie wiedziałam. Ja myślałam na przykład, że będą. Potem, no dobra, ale może nie być, przecież... Nie w każdym są, a tu jednak proszę, są, więc będziemy wchodzić do Pepco. Ogólnie to jest następny dzień naszego chodzenia po sklepach. Dzisiaj jedziemy sobie, żeby kupić sobie owijki i ewentualnie, jeśli będą to kije do hokeja, bo chcemy grać w polo. Tutaj, jak widzicie, mamy nasze nowe koszulki. Mamy koszulki z tak, nareszcie. Hanami, Caldera and Ayla. W sensie nareszcie, tak, tu jest Hanami, Hanami. Caldera i Ayla. Oglądałyśmy przed chwilą też Barbie, bo chciałyśmy, bo tam też jest taka syrena, co jest taka Ayla. Ayla. Tak. I okazało się, że to się pisze Isma. Ale i tak będzie zawsze dla mnie Aylu i jestem syrena. Tak. Nawiasie, chodzi o tą syrenę, kiedyś wyleciał taki post, że było zdjęcie, to była Ayla z syrenim ogonem z piasku i Aylą, tak to z Barbie. My jesteśmy totalnie nienormalne, wiem. No. Wycofaliśmy się wiekowo do 6 Będziemy lat. Teraz jechały około godziny autobusem, żeby... Tak, mniej, to zależy, tak. No, może z 30. No. Mam nadzieję, że to tam będzie, bo jak nie, to będę załamana. Więc my jeszcze coś dogramy ewentualnie, a teraz idziemy dalej. Jest czekanie na autobus. Niestety. My już dojechałyśmy, teraz nam pozostało troszeczkę do dojścia i zaraz będzie. Ayla, co sądzisz o naszej trasie autobusem przez pół godziny? Git. No. No i dobrze. Szybka przekąska i będziemy szukać dalej sklepu. Ayla, zrób astymery z jedzenia pączka. Nie na filmie. Na filmie.
Ogólnie to Kaldi poszła szukać dla swojej siostry bluzki czarnej lub białej, żeby też jej zrobić taki nadruk. W sensie nie ajlowski, ale jakiś. A Ayla będzie robiła nam asymerycję do Japonki, jeśli się zgodzi. Zrumany. Zrób... Maciek z różą jest lepszy. No to prawda, potwierdzam. A może z adwokatem Ayla? Nie no, ja sobie robię. To będzie dodatkowa minuta, albo dwie, nie wiem ile. Będziemy nagrywać, póki Kaldi nie przyjdzie. Bo mamy mało ciekawego materiału, same chodzenie. Maciek pasuje mi do odświetli. No. I to jeszcze chodzenie po nic, ponieważ tak się okazało, że tam nie było show. Dam sobie rękę uciąć, że jeszcze niedawno było. I po prostu pojechałyśmy na marne, przyjechałyśmy tutaj i kupiłam dzieciom pączki w ramach rekompensaty. I teraz będziemy chodzić po zoologicznych i niezoologicznych i szukać chomika. Tak. Szukać różnych fajnych rzeczy. Zawsze tak nie robiłaś asymery, Ayla, co teraz? Hmm. Nie no. Dobra. Tak jak było z picia wody. Albo nie, asymery z picia wody, tylko nie to. Bo ogólnie Ayla robiła też takie asymery z picia wody, że takie udawała orzeźwienie po wypiciu wody. No inaczej tego się nie... Dobra. Ja już tego nie mogę. Tego nagrywać, jak w Kaldi wróci, to jeszcze nagramy coś zoologicznego. Ogólnie to była taka jazda, że znalazłyśmy, ale musiałyśmy udawać, że to będzie dla Enki, dla naszego pieska. Bo inaczej byłoby to trochę podejrzane, że dla siebie kupujemy bandaże weterynaryjne. Ale no, przydadzą się. Na próbę mamy. No, dla nas na treningi będą. To my teraz jeszcze te pasmanterii, ewentualnie pojedziemy jeszcze do innego sklepu kupić kije do hokeja. Bo chcemy polo przecież. Ale fajnie, że dwa kolory się udało. Teraz będziemy przechodzić przez kręcące się drzwi. Uwielbiam takie drzwi. Ja się ich boję. Chyba, że się tak wolno kręcą. Zaliczyłyśmy też wizytę w pasmanterii. Matko, Asia, no! A ile wcięło? No weźcie, jaja co ze mnie. Matko, nie! Asia, no, nie wejście! Dobra, ja sobie od was idę. Nie! Pa! 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 A, autobus. Aha. Dziękuję. Będzie na halterek, bo ja wracając... Tak, do streczetelki. Wracając do naszych zakupów z pasmanterii, bo tam już kupiliśmy w zoologicznym bandaże weterynaryjne. Teraz kupiliśmy szpilki, żeby były po prostu do szpinania, ale też... O, ominął nas autobus, a jechał do nas! Ha, 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 twoja wina i twoja też. Kupiłyśmy też półkułka na łącznik, jakbyśmy robiły powożenie. I teraz będziemy czekać na autobus. Intensywne sprawdzanie. Już ci mówię zaraz. Jeszcze teraz idziemy szukać w Dealsie i ewentualnie w Decathlonie, ale to będzie to strasznie drogie, ale to się zobaczymy. Tych kijów, bo bardzo bym chciała w polo pograć. Także idziemy, tam już mamy na horyzoncie i poszukamy też tej koszulki w Pepco, więc idziemy. Please stay and I will lead you far away.
W Dilzie nie było tych kijków, ale za to kupiłyśmy sobie żelki, bo już zgłodniałyśmy od ostatniego posiłku. Kaldi weszła poszukać kijów, czy może w Aldi by były, a my czekamy na nią. Podsumowując, kupiłyśmy jedną parę, dwa zestawy owijek do hobby horsingu, czyli tych bandaży weterynaryjnych dla psów. Kupiłyśmy też kolorowy sznureczek na halterek, szpilki, żeby były oczka dla hobby horsów i dwa półkółka. I żelki Haribo. I żelki Haribo i trzy pączki, których już nie ma, bo je zjadłyśmy. I teraz są, tylko trochę w innej organizacji. Tak. I teraz kierujemy się już w stronę domu. My wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!